Laudetur. Dostaliśmy z producentem propozycję od wydawnictwa działającego niekomercyjnie. Mam wrażenie, że na zasadach crowdfundingu Towarzystwa Naukowego imienia Andreskiego zrecenzowania wydanej przez nich książki poświęconej antynatalizmowi we wczesnym chrześcijaństwie. Ten niedługi esej, jakiego Théophile de Giraud, zasadniczo koncentruje się na przekłamaniu, jakiego miałby dokonywać instytucjonalny Kościół w zakresie płodności, rozmnażania się ludzi, wskazując, że i Chrystus, i znaczna część proroków Starego Testamentu traktowała Królestwo Boże i zbawienie ludzkości jako przeciwstawne rozmnażaniu się, płodzeniu, które jest rozpustą. No tutaj się powie świętego Pawła, który mówił, raczej idźcie do małżeństwa, niż byście mieli gorzeć, ale to małżeństwo jest tylko mniejszym złem. Ideałem jest wyginięcie ludzkości, zbawienie tych, którzy żyli, z tego względu, że no przecież Królestwo miało przyjść, oni wierzyli, że Królestwo Boże przyjdzie już za chwilę. Stąd kult dziewictwa, gdzież Jezus urodzony, tutaj podkreślał to przez dziewicę i został dziewicą, czy też prawiczkiem, jakbyśmy dziś powiedzieli, chociaż może to tu nie bardzo pasuje, ale w każdym razie, sprowadzanie ludzi, tu nawet oni podkreślają późniejszej ideę Kierkegaarda, sprawia, że żyją w piekle, no bo świat jest piekłem, życie jest złem, co więcej, są zagrożeni wiecznym potępieniem. Więc już samo ryzyko sprowadzenia na nasze potomstwo wiecznego potępienia sprawia, że powinniśmy się od rozmnażania się powstrzymać. Tu powołuje się przykład pierwszych ojców Kościoła, tak jak wielkiego Orygenesa, który bodajże sam się wykastrował. Rzeczywiście takie przypadki się zdarzały w imię tego zbawczego antynatalizmu. No, to wszystko jest podszyte nie tylko tym, że życie ludzkie jako takie jest złem, życie ziemskie, bo jest ziemskie, brudne, skażone grzechem pierworodnym, ale też oczywiście złem jest seks, złem jest rozpusta, przyjemność cielesna, etc. Esej wart przeczytania, ciekawy, tym bardziej, że dużo tutaj się przywołuje spojrzenia Kierkegaarda, czyli już spojrzenia XIX-wiecznego na ten tematykę. Jeszcze raz dziękujemy z producentem wydawnictwu i spełniliśmy swój patriotyczny obowiązek.